Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Słuchajcie, oglądałem sobie odcinek o Mazdzie S2000. Tak, tak nazywał się odcinek mój z dawnych lat, kiedy nagrywałem z... No, grałem po prostu Hondą S2000 parę lat temu w Undergroundzie. Kurde, powiem wam, że kiedyś te odcinki jakoś lepiej inaczej mikrofon miałem ustawiony czy coś. Muszę nad tym popracować, bo rzeczywiście fajniej brzmiałem w tym mikrofonie. Na następny odcinek postaram się to jakoś zmienić, naprawić, poprawić, żeby rzeczywiście to brzmienie było lepsze. Jakoś przypomnieć sobie, jak ja kiedyś to ustawiałem, ale tu nie chodzi nawet o ten mikrofon, no. Ja w ogóle na tym odcinku z Mazdą S2000 byłem jakiś zwariowany, nie wiem, miałem jakiś dobry humor czy coś. I tak fajnie odcinek ten wyszedł, bo ktoś tam pisał: Lucek pijany, co ty Lucek. Fajnie, fajnie sobie tak przypomnieć. Wziąłem Mazdę S2000 na ten wyścig. A właśnie, miałem zmienić sobie tutaj przednie lampy. To zrobimy po tym wyścigu. Mamy 3 okrążenia. Myślę, że jeszcze Hondą S2000 dam radę tutaj pośmigać. I rzeczywiście, kiedyś jak nagrywałem tę serię, to też mówiłem, że Eclipse GSX w tej grze jest słaby. Fajnie sobie tak przypomnieć to, co się kiedyś robiło i co się robi teraz. A ja w ogóle na tą serię nie patrzyłem, nie pamiętam, co ja tam robiłem, jakie samochody wybierałem i tak dalej. I patrzę, że moje wybory były bardzo podobne do tych teraz. I to jest naprawdę fajne wrażenie, naprawdę bardzo, bardzo. Ten gość, widzieliście, jak skręcał? Haha, dobra, to będzie pierwszy typ do rozwalenia. Znowu przejeżdżałem przez ten słynny zakręt, który wiecie co przypomina, ale nie powiem, bo znowu później powiedzą, że brzydkich słów użyłam na odcinku. Shit, na odcinku. Kurwa, ale go rozwaliłem. Co? A już myślałem, że ten Eclipse się tak tutaj odbudował, ale on mnie tutaj, patrzcie, z tej strony mnie brał. No, o shit, to jest jakiś, to już zaczynają te boty cheatować, to już jest chyba ten poziom. Jeszcze tam chyba z 30 albo 40 wyścigów mam do przejechania w Undergroundzie. Tutaj mamy 3 okrążenia, więc powinno pójść szybko. Hondą S2000 jest fajnie jeździć, tylko jest taki problem, że ona potrafi czasami zarzucić dupą na wyścigu, nie mówię o driftach, ale na samym wyścigu, i to jest niekiedy kłopotliwe. Myślę, że później lepsze części tuningowe to naprawią. Ogólnie samochód jest bardzo dobry w stosunku do obecnie najlepszego samochodu, czyli Acura RSX. Ma tylko gorsze przyspieszenie, bo prędkość maksymalna według statystyk, czyli według tych takich paseczków, jest na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o układy, znaczy jak to się nazywa, końcówki układu wydechowego, czyli tam z tyłu, co widzicie przy zderzaku, wymieniłem na trochę mniejsze niż te rakiety, co były z poprzedniej. Właśnie były takie płaskie te końcówki, teraz wymieniłem na okrągłe, ale takie mniejsze. I myślę, że one i tak są za duże do tego samochodu, bo nie wygląda to nie wygląda to ładnie. A oni oczywiście fantastycznie pomijali tamten korek. Tam 3 samochody w jednym miejscu były praktycznie. Mogłem to ominąć, myślałem, że rzeczywiście przejadę. To jest tak jak w GTA Online, tam samochody specjalnie się zajeżdżają tą drogę. Dammit. A tutaj, no akurat tak się zdarzyło. Co jest? Tu były 2 Eclipse, jeden był, o shit, jeden był taki ciemniejszy, drugi był taki kolorowy jakiś. I ten ciemniejszy mnie właśnie teraz doganiał, kolorowy gdzieś tam. Rozwaliłem go wtedy, no i został z tyłu, bo widzę, że 2 mnie tylko goni. Okej. A nie, sorry, ten kolorowy teraz tutaj przyjechał. Czyli 2 Eclipse'y są na dupie mojej. O shit, o shit. O, skubany. Heh, też się o ściany rozwalają, to głupi. No ale tylko jeden Eclipse został i to ten, którego rozwaliłem wcześniej. I też jeszcze te boty specjalnie, ja myślę, że to było specjalnie. One tak popełniają błędy. Ale później to mówię, to będzie masakra, co tu się będzie działo. Zresztą, jeśli chcecie zobaczyć już teraz, możecie zobaczyć moją starą serię z Undergrounda. O, jakiś... Ty rozwalił się tam na skrócie, chciał tu wjechać w skrót i... O, fuck, ja też. No co jest? Start, okej. Tu wystarczy nacisnąć R i samochód jest momentalnie zresetowany. Intuicyjne w ogóle sterowanie jest w tej grze. Okej, strzałkami się skręca, dodaje gazu i w zasadzie bardzo fajnie jeździ też. Nie trzeba tu używać pada, żeby zakręt zrobić idealnie równo, tak? Naprawdę można bardzo fajnie sobie jeździć.
Nie wiem, czy są takie wariaty, które używały kierownicy do Undergrounda. Gdzie? O tak, na pewno! Ale widzieliście jaki trik? On ja nie wiem, to jakieś przyspieszenie dostał pod koniec. Ale jak go ładnie załatwiłem, to dostał chyba szaleju po tym wyścigu. O, i są drifty. W takim razie nie zmieniamy Hondy S2000. Zobaczymy, jak sobie poradzi na driftach. To będzie taki dziewiczy drift w tej Hondzie, bo jeszcze nią nie driftowałem ani razu. I chcę zobaczyć, jak się spisze. O, teraz samochody mamy już dużo mocniejsze ogólnie, bo mają te części tuningowe lepsze, więc można by nawet sprawdzić Suprę, jak będzie sobie radzić na driftach. Ale teraz to może uda się nawet całe okrążenie zrobić w jednym combo, byłoby naprawdę sweetaśnie. Tylko jeszcze brakuje mi doświadczenia. Trzeba by było tutaj pokoksić trochę, właśnie może odpalić live'a i będę sobie ćwiczył driftowanie w Undergroundzie i na następny odcinek takie combo dopierdzielę. Takie wiecie, pełne skupienie i w ogóle. Ale i tak już idzie bardzo fajnie, zobaczcie. Zobaczcie jakie odbieg. Wszystko straciłem. Drugiego komposa miałem 50 tysięcy punktów i parę zakrętów zrobiłem w ładnym combo. Znaczy nie były to idealne drifty, ale na tyle ile pozwala samochód, myślę, że poszło mi całkiem dobrze. Znaczy byłem zadowolony. Muszę tutaj ręczny przyduszać. No zaciskać, zaciągać co jakiś czas, żeby dolecieć do zakrętu. Ale samochód, można stracić nad nim kontrolę bardzo łatwo. Widzę, że już mnie tutaj wyprzedzili. To nie może być na driftach. Ja już tu powinienem mieć ze 150 tysięcy punktów nabite. No troszeczkę słabo z tą kontrolą w Hondzie. Trzeba uważać, żeby nie przesterować, bo jest łatwo. No i w miarę pykło, nie jestem aż tak w 100% zadowolony z tego driftu, ale będę mógł sobie porównać Honda S2000 do na przykład SUB Mazda RX-7 z 95 roku. Holy shit! To będzie dopiero koksu, napęd na tył. Zobaczmy jakie staty ma skubaniec. Weźmy sobie RSX. Cyk. I weźmy sobie teraz, zobaczmy Mazda RX-7, jak tu staty wyglądają. Przyspieszenie lepsze, ale top speed mniejszy. Na dragach w sumie może mieć szansę. Sprawdźmy ją na wyścigu. Patrzcie jak to wygląda. Fantastycznie. O shit, te światła trzeba zmienić jak najszybciej. Akcesoria. Jezu, patrzcie jakie okropne. O, te są fajne. Te ostatnie są spoko, bierzemy je. To co, lecimy sprint. Zobaczymy jak mi pójdzie Mazdą S2000. No RX-7 to jest też fajny wóz. Zresztą jest to następny wóz, jaki będę składał, jeśli chodzi o modelarstwo. I zobaczymy. Poznam te detale tego auta, bo też podczas składania tych modeli można naprawdę dosyć dobrze poznać detale każdego z tych aut. Wow! Teraz mamy w końcu jakiś inny dźwięk tego auta. Te wszystkie auta bardzo podobnie brzmią. Skąd tutaj Focus MK1 się wziął? Wow! Ja czuję, że ten samochód będzie nieźle driftował dopiero. Trzeba będzie porównać. Supra, S2000 i RX-7 na driftach. Ole skręca pierdzielona. No i ponoć najlepsze przyspieszenie ma z tych wszystkich samochodów, które mam do tej pory. Także może być ciekawie. Jakoś tego przyspieszenia na razie nie odczułem. Albo może różnica, nie no, jest trochę dobre. Rzeczywiście, czuć
czuć, że jest dobre dosyć. Tu mamy chyba tylko 5 biegów. Z tego co kojarzę, wszystkich chyba nie ma w RX 7. No dlatego ta prędkość maksymalna może nie być jaka duża. O shit. Może nie było. O shit. Może nie być taka duża w RX 7. Okej, okay, próbujemy dogonić. Bardzo rzuca dupę. Zdecydowanie ciężki będzie to samochód do ścigania się po takich trasach wyboistych, bo na każdym wyboju traci się trochę kontroli i to jest odczuwalne. Przede mną Mazda, sorry, Honda jest 2000. Wow, gdzie my jedziemy? O kurde, to jakaś nowa trasa jest. Coś nowego. Tak, ale czuję, że RX 7 będzie dobra do driftu, także będziemy musieli sobie koniecznie sprawdzić. Zmieniam zdanie, ten samochód brzmi okropnie, gdzie ja pojechałem? Tu też będzie jakiś trudny wyścig, pamiętam, że się motałem na tym wyścigu strasznie, ale jest to pierwszy sprint w tym obszarze i fajnie to jest połączone, w końcu coś nowego. Tylko kurde, dupę rzuca i niesamowicie, na wybojach jest strasznie. Może jakoś części tuningowe to polepszą, ale kurde! Ja właśnie zauważyłem... ja właśnie zauważyłem jedną rzecz. Nie wiem, czy mi to... Widzicie te progi? Ja się teraz śmiałem z tej Honda z 2000, która mi zajechała drogę i ją fajnie rozwaliłem. Ale kurde, zobaczcie te progi. Jak to wygląda. Kurde, nie tak. Weźmy sobie visual. Można tu obracać auto? No patrzcie! Co to jest? Ja nie mogę. Taki specjalny chiński tuning japoński. Chiński. Dajmy tutaj taką smutną Mazdę. Znaczy ja nie będę nią długo jeździł, no ale... A ten zderzak najlepiej wyglądał. To musimy zmienić na coś innego. O! Już są naprawdę fajne progi. A spoiler? Spoiler, powiedziałem. Dajmy sobie spoiler od Supra, nie. Słabo chyba wygląda, co? Chociaż pasuje trochę do bryły tego auta, ale... Ale to tak jakbym patrzył na Supra trochę, co? Szkoda, że te... Kurde, ile jeszcze paście mamy do odblokowania? Ja nie mogę. Ach. No dobra, co mamy następne? Chyba okrążenia. 5 okrążeń, nie! To ja biorę moją najlepszą furę. Żeby to szybko ogarnąć. RSX. Co? Gorsze przyspieszenie. Tam sobie radę. Nie, RSX jest bardziej stabilna, zdecydowanie. Ale też gorzej skręca. A RX 7 jest taka nadsterowna lekko. Ale jak się dobrze pojedzie, to można fajnie zakręt zrobić. Supra, MX-5 i Acura RSX. Tak, tak, Acura jest to. Dam sobie radę. Wow. Kurde, ten samochód jest naprawdę jakiś. Zobaczcie, jak ja ich zestawiam tutaj na prostej. No niby gorsze przyspieszenie od RX-7. No ale, kurczę. To jest chyba jedna z takich nielicznych gier wyścigowych, gdzie naprawdę prędkość maksymalna ma duże znaczenie. To znaczy, te samochody z prędkością maksymalną automatycznie też lepiej przyspieszają, mimo że mogą mieć nawet niższe statystyki do tego przyspieszenia. No tu już powoli... tu już powoli trzeba się skupiać na tych... wyścigach. Tutaj mamy dużo okrążeń, no nie lubię strasznie jeździć tyle okrążeń, bo wolę, żeby mi się odblokowały na przykład jakieś nowe spoilery, żebym sobie je zainstalował w samochodzie. Ten bądź co bądź mi się znudził, a widzieliście też jak on wygląda na przykład w RX 7. No nie pasuje. A ten od Supry, tak bardzo dużo spoilerów jest jeszcze do odblokowania. Ja myślę, że kolejne wyścigi to w większości będą odblokowywały te części wizualne. Bo tak na dobrą sprawę, niektóre części wizualne są już na maksa podblokowywane, a inne nie. I zastanawiam się, od czego to zależy. Chcemy tam gonić, chyba właśnie RSX. RSX jest najlepsze jak na razie na
na te wyścigi. Chociaż innymi samochodami też się da, to jednak tym jest najłatwiej. Tutaj gdzieś się wjeżdża na ten skrót, możemy sobie na którymś okrążeniu tam wjechać i zobaczymy, czy dam sobie radę. To jest niby skrót, ale tam się bardzo dużo czasu traci i ciężko jest. Plus jest taki, że nie jeździ tam żaden trafik, ruch uliczny i teoretycznie można zrobić czysty sobie przejazd, ale są porozrzucane tam jakieś beczki, jakieś przeszkody inne na drodze, które utrudniają i bardzo mogą cię spowolnić. Okej, skoro oni są teraz daleko, to zerkajcie sobie na międzyczas w prawym górnym rogu i patrzcie, o ile będzie się zmniejszał. W pewnym momencie może być tak, że ten międzyczas będzie się zmniejszał bardzo szybko, jeśli chodzi o na przykład same sekundy, pełne sekundy, nie? Ktoś tam jest o 20 sekund z tyłu, ja robię okrążenie w 53 sekundy, więc... O, tutaj musimy wjechać. Więc myślę, że jeszcze te 20 sekund i zacznę dublować. Byłoby fajnie zdublować bota. Ani razu mi się to nie udało. Kurde, udało się bardzo fajnie przejechać ten skrót. Chociaż nie jest on, nie należy do najłatwiejszych, ale rzeczywiście można go też szybko przejechać. Tylko trzeba jechać tam wodą i uważać na beczki. Bo tam w pewnym momencie są takie beczki, które dość mocno hamują. To co? Kasujemy RSX czy nie? Okej. Jak tylko się zbliży, to kasujemy. To będzie teraz ostatnie okrążenie, bo to jest przedostatnie. Pojedziemy sobie tym skrótem, on jest trudny, jego tutaj praktycznie nie widać, ale jak się dobrze za... Shit! Co to było? The fuck? Ale mnie zarzuciło strasznie. Ej, zobaczcie, jak tutaj bot powoli jedzie. I on jedzie w ogóle tym takim miejscem trudnym. Ale mnie zarzuciło strasznie. I te beczki widzicie, jak spowalniają? To jest naprawdę kłopot. No dobra, jeszcze jedno okrążenie. Spróbujmy tutaj powalczyć trochę. O, nic nie musiałem robić. Samo się zrobiło. Ale ja też miałem poważną kraksę. A właściwie wypadek. Lubię te punkty zdobywać od trafików. W Undergroundzie 2 to będzie bardziej satysfakcjonujące, no bo będziemy mogli zdobywać dzięki temu nitro, a tutaj no niestety mamy tylko jedną butlę. Tak bardziej realistycznie niby, nie? Chociaż mówić, że coś jest, cokolwiek jest realistyczne w NFS-ie, to trochę tak skłamać. To jest czysty arcade. Ale o, shit, ale mi się właśnie bardzo podoba. Oh my god. Trochę tak przerąbane mam. O, może nie do końca. To głupek. Ale jak zapierniczał, gdzieś jakby mnie przywalił? Aż mnie normalnie obróciło. O kurde. To były chwile grozy, zwłaszcza, że to ostatnie okrążenie. No. Na tej serii jakoś mam teraz dużo więcej farta niż kiedyś, jak nagrywałem, bo kiedyś zawsze pod koniec ktoś mnie tam wyprzedzał. Znaczy, ja miałem takie wrażenie, że zawsze, ale... Nissan 350Z, to mi się nie podoba, nawet nie chcę tego patrzeć. Mamy Draga i sprawdźmy właśnie przyspieszenie w Mazdzie RX-7, jak wygląda jazda na Dragu. Podejrzewam, że będzie brakować nam prędkości. Tutaj, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Próbujemy. Okej, tutaj może być trudno. Mamy do czynienia z Civic, dobra, startujemy. Bo, ale się tu trudno biegi zmienia. No świetnie, teraz to już w ogóle. Zamiast nitro to zmieniłem bieg, no fantastycznie, spróbujmy dogonić tutaj cokolwiek. I... A, szóstka jest! Cholera, no dobra, to nie jest źle. Nie wiem, co tam się stało, ale chyba... Nie rozbili się, no ciekawe jak, tam mieli przecież trafika. Fatalnie biegi zmieniałem, ale udało się wygrać chyba trochę fartem. Drag Race, żadne spoilery się nie odblokowują. Trochę zaskoczony jestem. Że mi się tak ładnie udało i że 6 biegów. Myślałem, że na 100% ma tylko 5. Nie wiem, co mi się tam gdzieś ubzdurało. Może to... Nie wiem, czy rzeczywiście 6 biegów ma RX-7? Zawsze byłem pewny, że tylko 5. Czy to może z MX-5 mi się pomyliło? Nie wiem, zobaczymy. No, jadę sobie teraz tutaj Mazdą.
Zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest też takie fajne, że niby to jest taka gra arcade'owa, ale rzeczywiście te samochody każdy inaczej się prowadzi. To jest naprawdę przyjemne. I też po tuningu czuć większego kopa na przykład w tych autach. I to jest też mega. Okej, spróbujmy tutaj. Ła, widzieliście? Rzuca dupę. Czyli co, ta prędkość maksymalna wcale nie musi być taka niska w RX7. Jak przypuszczałem, jak to mówią statystyki. Najlepiej to by było pojechać na czas jakiś wyścig, nie? I sprawdzić te oba samochody, RSX kontra Mazda RX7. I wtedy byśmy stwierdzili, czy rzeczywiście jakaś tam kolosalna różnica między tymi samochodami jest. Możemy tak zrobić, bo tutaj są Quick Race. Tylko nie mogę chyba jeździć tymi samochodami z kampanii, musiałbym pójść do Quick Race'a i sprawdzić to. Chętnie zobaczę, bo jestem bardzo ciekawy, które z tych samochodów są rzeczywiście lepsze. Czy te statystyki też nie są przekłamane? Myślę, że nie. To jest odczuwalne w grze tutaj, które mniej więcej samochody są lepsiejsze. No i też, żeby to było takie adekwatne, to trzeba by przejechać czysto dane wyścigi, prawda? Więc żeby sobie to... Żeby sobie to ułatwić, trzeba by było wyłączyć ruch uliczny. To akurat nie problem, bo chyba na Quick Race'ach można to robić. Teraz mi poszło fatalnie. Zamyśliłem się, jak już będę jechał te Quick Race'y i taki wynik tego, ale i tak poszło bardzo fajnie w Mazdzie. I wygląda na to, że uda mi się ukończyć ten wyścig bez większego problemu. Właściwie to jest time trial, tak? Czyli jazda na czas. 7 sekund, 6, spokojnie mi to wystarczy. Także ja bym sobie sprawdził na Quick Race'ach, jak to wygląda. Grey Hustle. Okej. Mamy kolejną nagrodę. I ta nagroda to... Nowy spoiler! Wybierzmy coś przykładnego. Taki może, żeby pasował do większości samochodów w tym rzeczy. No dobra, dajmy tego. Mam nadzieję, że będzie pasował. I teraz tak, wychodzimy sobie z Underground. No tak, bo tutaj nie mam możliwości jeżdżenia tych wyścigów, tak o. Quick Race. Weźmy na przykład Sprint. Albo Drag z automatyczną skrzynią biegów. Aha. Drift, Knockout, Free Run. O, Practice. I weźmy Mazdę. Ale moment. Tutaj jest moja Mazda RX-7. Weźmy sobie manualną skrzynię biegów i weźmy sobie jakiś tam prosty, ale to są same. Aha, to są... No dobra, okej. W takim razie weźmy Sprint. Mazda, okej. Coś łatwego, bez ruchu ulicznego. Mam nadzieję, że będzie bez ruchu ulicznego. Nie, są same trudne, może. Weźmy sobie na przykład to. Best Time 1.34, no właśnie. Tylko czy tutaj będzie ranking dodanych samochodów, to można sobie zapisać to, nie? Trafik. Okej, żeby nikt mi tam nie przeszkadzał z przodu. No i sprawdźmy, jaki będę miał czas w tym samochodzie. Później będę musiał wejść do Undergrounda, zmienić w Undergroundzie samochód na RSX i znowu wejść do Quick Race'u, żeby mieć te same samochody. Jestem strasznie ciekawy, więc musimy sobie to sprawdzić. Teraz tak, nie można się z niczym zderzyć, trzeba jechać jak najbardziej czysto, używać oczywiście nitra do rozpędzania. Pojechać tą samą trasą i zobaczymy. To myślę, że w jakimś tam małym stopniu będzie nawet widoczne, jeśli będzie jakaś różnica w osiągach. Tutaj trochę słabo podjechałem. To jest jeden z początkowych sprintów, więc... Nie dało się tego zakrętu wziąć ładniej. Fuck! Wypadałoby powtórzyć, nie? No, powtórzymy. Powinienem raz pojechać sobie tak testowo ten wyścig i drugi raz przejechać sobie już tak...
już tak bardziej treningowo. Najlepiej to by właśnie było na okrążeniach, nie? Więc wymasterować najpierw trasę i dwoma różnymi samochodami pojechać na niej. Ale już dobra, to właśnie na tym free runie można porobić. Teraz powinno mi pójść lepiej. Pamiętam, że zawsze moi koledzy mówili, że ten rozmywający się obraz ich wkurzał, bo nie mogli widzieć tego, co się dzieje z przodu. Rzeczywiście rozmywa się to, co tam z przodu jest, ale to dodaje fajny efekt prędkości. To jest przyjemne, fajne. Zwłaszcza podczas nitra, no nie? To się mocno rozmywa. Nie, to nie jest ten początkowy wyścig na pewno. Bo tu jedziemy przez ten plac budowy niby. No i dobra, całe nitro wpakowane. I zobaczmy. Czas 1:06:90. Czy uda się to pokonać? Bym pamiętał w ogóle ten czas. 1:06:90. Dobra, teraz zmieniamy sobie samochód. Akurę. I tutaj niby gorsze przyspieszenie mamy, nie? Wchodzimy sobie do Quick Race. 1:06 było. Sprint, akura, pyk. I to jest to, nie? Easy, traffic, catch up. Ok. I sprawdźmy. 1:06 powiedzmy tam, dalej to nie jest jakieś ważne. Czy osiągnę podobny czas w tej akurze? Czy będzie mi na przykład łatwiej na zakrętach? Zobaczymy. Teraz to sprawdzimy. I skonfrontujemy te dwa samochody w końcu. Podobne staty. No, start jest zdecydowanie lepszy, chociaż może akurat trafiłem na takich oponentów, a nie innych przeciwników. Przyspieszenie trochę czuję, jakby było gorsze. No rzeczywiście ten start jakby szybciej się jechało już tutaj w RX7. Jedziemy dokładnie taką samą trasą. Postaram się najlepiej jak umiem pojechać właśnie tę samą. Tutaj zakręt ładniej udało mi się pokonać bez hamowania, tutaj tak samo. Zobaczymy sobie ten taki, nie łuk, tylko nawrotkę jakby ten zakręt. Czy udało mi się trafić tutaj w skrót, łatwiej? No lepiej udało mi się tu trafić. Tutaj trochę przyhamuję, ale musiałbym mocniej przyhamować, żeby wziąć ten zakręt ładniej. I tutaj nitro wpakujemy. Okej, tutaj jechałem sobie tak. Tak myślę, że ten samochód jest bardziej responsywny. W RX7 źle użyłem tutaj nitro. Troszeczkę tak przy samej mecie. Ale zobaczmy, nawet nie patrzyłem teraz na czas. Zobaczymy, jak będzie czas wyglądał teraz. 1:08, czyli zobaczcie, w RX7 lepiej zrobiłem ten wyścig. Haha. Czyli jednak przyspieszenie ma tutaj znaczenie. Czy ja pojechałem teraz gorzej ten wyścig w RX7? Chyba jedno takie obtarcie miałem, mocne dosyć. Ale poza tym... I patrzcie, jak to się wydaje człowiekowi, że... jedzie szybciej, a nie do końca tak jest. Czyli RX7, rzeczywiście ta statystyka do przyspieszenia... coś jednak nam mówi, nie? Dobrze. Wow! Oczywiście. Punk. Rozwalimy ją. Co na sobie myśli? Weźmiemy jej samochód, bo to chyba później będzie nasz wóz, nie? Honda Civic, taka przemalowana na jakieś miśki. Zobaczymy. Co myślicie, że jej nie dam rady? Kurde, zaraz wam pokażę. Nie, ten przeciwnik jest mocny i ten później przeciwnik będzie też mocny, co będzie miał jej samochód. O, shit! Ale mnie wykiwało! Cholera. Też się rozwaliło tam. Ach, to głupie coś. Głupi bot. Idzie dobrze. Czyli kurczę, ale zobaczcie jaki test, nie? Taki krótki. I 2 sekundy różnicy to jest duża różnica w wyścigach.
ale w niektórych momentach lepiej mi się na przykład prowadziło RSX. Mimo to, i tak gdzieś tam popełniałem błędy na wyścigu, to i tak wygrała RX7. Mimo że ta statystyka prędkości maksymalnej nie jest najwyższa, to zobaczcie jak to jest widoczne, nie? Też by można przetestować inne samochody, ale tymi jeździ mi się najlepiej, najszybciej, więc je warto chyba porównywać ze sobą, zgadza się? Okej. Trochę bardziej rzuca też RX7, no ale z drugiej strony da się to przeżyć, jeśli możemy rzeczywiście o kilka sekund lepszy czas ogarnąć. Ja bym chciał kiedyś, znaczy chciałbym w ogóle, żeby była tutaj w Undergroundzie taka opcja, żeby oglądać powtórki wyścigu, bo podejrzewam, że te boty niezłe wiksy odpieprzają tam z tyłu. I co, udało się, kurde, bez większego problemu, nawet nie pojechałem jakoś bardzo dobrze. Jest okej. Pyk. I coś tam, odblokowałem trasę. Odholowany. Aha. Okej. Mamy kogoś tu na draga. To co, moja RX7 rozwali to spokojnie. Ale to już zobaczymy sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.